Okej, pozycję walki już mamy ustawioną. Teraz musimy zacząć poruszać się na nogach. Tak jak mówiłem, pamiętamy, delikatnie na palcach, żebyśmy byli mobilni. I teraz, jeżeli jesteście tak jak ja, praworęczni, lewa noga z przodu, pamiętamy o tym. I teraz, w momencie, kiedy będę chciał iść do przodu, zaczynamy od lewej nogi. Lewa, dopiero teraz ustawiamy prawą nogę. Lewa, prawa. W momencie, kiedy idziemy do tyłu, najpierw idzie noga prawa, później lewa. W ten sposób. Kiedy idziemy w lewą stronę, najpierw idzie lewa noga do boku i następnie zostawiamy nogę prawą. W drugą stronę adekwatnie, czyli prawa noga, lewa dostawiona. Jeżeli jesteśmy mańkutami, to wszystko na odwrót. Czyli zaczyna zawsze prawa noga, jeżeli idziemy do przodu lub do boku, do prawej strony. Jeżeli idziemy do tyłu, zaczyna noga lewa. Tak samo w przypadku, kiedy idziemy w lewą stronę, również zaczyna lewa noga. O czym trzeba pamiętać? Nie róbmy tego, że lewa noga idzie powiedzmy 2 cm do boku, a prawa na przykład idzie pół metra i krzyżujemy nogi. Tak? Nawet nie pół metra, nawet żebyśmy nie stanęli po prostu w równej linii. One zawsze muszą być lekko oddalone od siebie, rozszerzone i w tej pozycji możemy się poruszać. Na samym początku, tak jak pokazywałem, delikatne kroczki do każdej ze stron. Jeżeli już to mniej więcej opanowaliście, to poruszamy się już troszeczkę szybciej, tak? W ten sposób.